Drugi list apostoła Piotra, rozdział pierwszy. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy z nami otrzymali równie cenną wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam rozmnoży przez dogłębne poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego. Gdyż boska Jego moc darowała nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez dogłębne poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które są nam dane największe i drogocenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy uciekli od zepsucia, które na tym świecie jest przez pożądliwość. I dlatego, przykładając wszelkie staranie, zaopatrzcie przez waszą wiarę cnotę, a przez cnotę poznanie, a przez poznanie opanowanie, a przez opanowanie wytrwałość, a przez wytrwałość pobożność, a przez pobożność miłość braterską, a przez miłość braterską miłość. One bowiem, istniejąc i pomnażając się w was, nie pozostawią was bezczynnymi ani bezowocnymi w dogłębnym poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto bowiem ich nie posiada, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że otrzymał oczyszczenie ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej postarajcie się gorliwie czynić pewnym swoje powołanie i wybranie, to bowiem czyniąc, z pewnością nigdy się nie potkniecie. W ten sposób bowiem w pełni będzie wam zapewnione wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dlatego nie zaniedbam ciągle przypominać wam o tych sprawach, chociaż to wiecie i jesteście utwierdzeni w obecnej prawdzie. Uważam więc za słuszne pobudzać was przez przypominanie, póki jestem w tym namiocie, wiedząc, że rychłe jest zwinięcie mojego namiotu, tak jak mi to Pan nasz Jezus Chrystus oznajmił. Dołożę natomiast starań, abyście i po moim odejściu zawsze o tych sprawach pamiętali, gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie jako ci, którzy poszli za sprytnie wymyślonymi baśniami, lecz jako ci, którzy stali się naocznymi świadkami Jego wielkości. Otrzymał on bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy do Niego ze wspaniałej chwały głos ten został skierowany: to jest mój umiłowany Syn, w którym znalazłem upodobanie. Głos ten skierowany z nieba słyszeliśmy my, będąc z Nim na świętej górze. Tym pewniejsze mamy słowo prorockie, na które zwracając uwagę dobrze czynicie, jak na lampę świecącą w ciemnym miejscu, dopóki nie zaświta dzień i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie staje się podstawą własnego wykładu. Albowiem proroctwo nie było niegdyś przyniesione z woli człowieka, ale mówili je niesieni przez Ducha Świętego święci Boży ludzie. Rozdział drugi. A byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą pokryjomu zgubne rozłamy, a wypierając się władcy, który ich kupił, sprowadzają na siebie samych szybką zgubę. Wielu podąży za ich zatraceniem i to przez nich droga prawdy zostanie obrzucona bluźnierstwem. I z chciwości wykorzystają was fałszywymi słowami, ci, wobec których sąd od dawna nie zwleka, a zguba ich nie drzemie. Skoro bowiem Bóg aniołów, gdy zgrzeszyli, nie oszczędził, ale w więzach ciemności strącił ich do Tartaru, wydał ich jako zachowanych na sąd. I nie oszczędził też starożytnego świata, ale Noego, jako ósmego zwiastuna sprawiedliwości zachował, sprowadzając potop na świat bezbożnych. A miasta Sodomy i Gomorę spopielił i potępił przez zagładę, stawiając je jako przykład tego, co ma nastąpić dla czyniących bezbożność. Lecz wyrwał sprawiedliwego Lota, dręczonego rozpustnym postępowaniem nieprawych. Albowiem sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, codziennie widząc i słysząc ich nieprawe czyny, zadręczał swoją sprawiedliwą duszę. Umie Pan
pobożnych wyrwać z próby, a poskramianych, niesprawiedliwych zachowywać na dzień sądu, a szczególnie tych, którzy w żądze zepsucia idą za ciałem, pogardzają panowaniami, zuchwalcy, zarozumiali, nie drżą, gdy bluźnią chwałą, podczas gdy aniołowie, będąc większymi siłą i mocą, nie wnoszą przeciwko nim przed Panem bluźnierczego sądu. Ci jednak, jak nierozumne zwierzęta, które zgodnie z naturą są zrodzone na schwytanie i zabicie, bluźnią temu, czego nie rozumieją, to też zginą w swojej zagładzie. Odbiorą zapłatę niesprawiedliwości, albowiem za rozkosz uważają rozpustę za dnia, a brud i hańba w ich oszustwach jest im rozkoszą, gdy wspólnie ucztują z wami. Oczy mają pełne cudzołóstwa i nienasycone w grzechu. Nęcą dusze nieumocnione, mając serce wyćwiczone w objawach chciwości, dzieci przekleństwa. Opuszczając prostą drogę, zbłądzili, podążając drogą Balaama, syna Besora, który umiłował zapłatę niesprawiedliwości. Został więc skarcony za własne przekroczenie prawa. Nieme, juczne zwierzę, przemawiając ludzkim głosem, powstrzymało szaleństwo proroka. Ci są źródłami bez wody, chmurami pędzonymi przez nawałnicę. Dla nich zachowany jest mrok ciemności na wieki. Wypowiadają bowiem przesądne i czcze słowa, nęcąc przez pożądliwości ciała i rozpustę tych, którzy prawdziwie uciekli od żyjących w błędzie. Obiecują im wolność, sami są niewolnikami zepsucia, bowiem przez kogo ktoś jest pokonany, przez tego też jest zniewolony. Jeżeli bowiem uciekli od brudów tego świata przez pełniejsze poznanie Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, ponownie przez nie zostali uwikłani i są pokonani, to dla nich to, co ostatnie, stało się gorsze od tego, co pierwsze. Albowiem lepiej byłoby dla nich nie poznać pełnej drogi sprawiedliwości, niż gdy, poznając ją pełniej, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. A zdarzyło się im to zgodnie z treścią prawdziwego przysłowia. Wraca pies do swoich wymocin, a świnia, która umyła się, do tarzania w błocie. Rozdział trzeci. Ten list jest już drugim moim listem do was, umiłowani. W nich przez przypominanie pobudzam waszą czystą myśl, aby przypomnieć słowa zapowiedziane przez świętych proroków i to przykazanie Pana i Zbawiciela dane przez naszych apostołów. To najpierw wiedząc, że w dni ostateczne przyjdą szydercy, chodzący według swoich własnych pożądliwości i mówiący, gdzie jest obietnica jego przyjścia, od kiedy bowiem ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia. Nie zauważają bowiem sami tego pragnąc, że niebiosa były od dawna i ziemia, która z wód i pośród wody razem zaistniała przez Słowo Boże, z powodu których ówczesny świat zatopiony wodą zginął. Teraz jednak przez to samo Słowo niebiosa i ziemia są zachowane dla ognia i strzeżone na dzień sądu i zguby ludzi bezbożnych. A to jedno niech nie uchodzi waszej uwadze, umiłowani, że jeden dzień przed Panem jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale jest cierpliwy wobec nas, bo nie chce, aby ktoś zginął, ale aby wszyscy doszli do upamiętania. A dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy, w którym to niebiosa z trzaskiem przeminą, a podstawy tego świata, które teraz są zapalane, zostaną stopione. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro więc wszystkie one mają ulec stopieniu, jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i w pobożności? Wy, którzy oczekujecie i ponaglacie się na przyjście Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa, które są rozżarzane, zostaną rozwiązane i podstawy tego świata stopnieją? Lecz my, zgodnie z Jego obietnicą, oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, w których prawdziwie zadomowiła się sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, tego oczekując, starajcie się, abyście zostali znalezieni przez Niego bez skazy i bez nagany w pokoju.
Cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienie, tak jak i umiłowany brat nasz Paweł według danej mu mądrości wam pisał, jak i we wszystkich swoich listach, gdzie o tym w nich mówi, są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które nienauczeni i nieutwierdzeni przekręcają, jak i pozostałe pisma, na swoją własną zgubę. Wy więc, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście wyprowadzeni na manowce błędem nieprawych nie wypadli z własnego mocnego stanowiska, ale wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i do dnia wieczności. Amen.